wszyscy się patrzą, nie, wszyscy się patrzą, kurwa. Co to jest? Pokaż, że jest się przejąłem. Z tej strony Czerni, a dzisiaj moi drodzy, taki troszeczkę inny filmik ze względu na to, że pomyślałem sobie, że zrobimy sobie takiego mini pranka, tak to się w tych czasach nazywa, na ekipie. I na czym to miałoby polegać? Jakiś czas temu oglądałem filmik na zagranicznym YouTubie, jak jeden z twórców, który swoją drogą też nagrywa Supermoto, także zapraszam, link będziecie mieli w opisie, nagrał reakcję ekipy na swój nowy motocykl, taką dość nietypową. Mianowicie chodziło o to, że kupił sobie nowy motocykl, przebrał się w całkowicie inne ubrania, w całkowicie inny kask i pojechał tam na miejscówkę. Udawał, wiecie, takiego totalnego randoma, który nic nie ogarnia, podpytywał coś różnych tam członków ekipy, generalnie, no, całkiem ciekawie to wyszło, także pomyślałem sobie, że czemu by tego nie spróbować u nas, w naszej ekipie, tylko że no jest jeden problem, mój motocykl już każdy zna, resztę motocykli w ekipie no siłą rzeczy też znają, także trzeba było coś innego wykombinować. Pomyślałem sobie, że od jednego z moich ziomków pożyczę skuter, tak dobrze słyszycie, od drugiego pożyczyłem kask, postaram się ubrać w ogóle w całkowicie inne ubrania, takie wiecie, których nigdy mnie nie widzieli, żeby było to bardziej wiarygodne, i postaram się tam pojechać. Na początku przejadę sobie raz w jedną, w drugą, oczywiście całość będzie nagrywał mój znajomy, tam tłumaczyłem mu, żeby tam wiecie, udawał, że nagrywa motorki, ja w tym czasie po prostu przyjadę, a potem postaram się, wiecie, podjechać, coś zapytać, przedstawić, wiecie, oczywiście jakoś inaczej, że ktoś da mi się przejechać, kto wie. Reakcje mogą być różne, także zapraszam do oglądania, a ja tymczasem lecę szukać jakichś, no, randomowych ubrań. No, powiem wam, że jak oni mnie w tym rozpoznają, to ja nie mam pytań. Jeszcze chyba w życiu nie byłem tak ubrany na moto. Także tak wygląda kask. Profesjonalne okleienie izolacją, żeby, wiecie, nic nie było widać, elegancko. Boję się tylko, że mogą rozpoznać, no, że będzie trochę to podejrzane, jak wiecie. Taka kamerka z mikrofonem, takim wejściem, a takim kasku i gość na skuterze ubrany w taki outfit, to będzie dość ciekawie wyglądało. No ale mam nadzieję, że nie będzie to budzić podejrzeń. Tak wiecie, jak z daleka, to wygląda jak zwykła kamerka w sumie, nie? No ale widzicie, czarna szybka, także nic nie widać. Elegancko. Zaraz założę i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Trochę bije w uszy, ale najważniejsze jest to, że mnie nie widać. Ja pierdziele. No i co? Wyglądam legitnie chyba. Troszeczkę widać mi oczy, także muszę założyć kominiarkę i jakieś okularki. No i ta kamerka chyba wygląda git, co? Nie będzie się aż tak rzucać w oczy. No i nie widać, że nagrywa, bo zakleiłem w sumie. Lecimy. Patrzcie, co Karolek wymyślił. Ona to by mnie wpadł. Zaczął się normalnie. Nie, no to będzie przesada, stary, jak tym pojadę. Jeszcze nie, mi wyczaił mi kamizelkę wojskową. Kurteczka, kamizeleczka musi być, buty muszą być, no musisz być kingownica, prawda? Ty, ale one mi spadną zaraz. Wiem, że kask przewyższa wartość wszystkiego, co masz na sobie. A właśnie, tam stoi mój sprzęt, proszę bardzo. Router Bassa, który rocznik? Nie wiem. Nie, no stary, to będzie przesada, jak w tych laczach, zobaczcie to. Dobrze będzie. To jest na Szczerni. Jo, ale widać mi oczy, czy nie? Nie, jesteś czerni. Dawaj, usiądź, zasiądź tą maszynę. Pokaż, jak dzisiaj będziesz wyglądać. Ale kamerka chyba wygląda podejrzanie. No kamerka... Bez kitu. Co tu się dzieje? Czekaj. Ja pierdzielę. No i szybkie okulary. A weź podejść tak bliżej. Widać mi oczy, czy nie? Nie, tylko leciutko nos. Ale jest spoko, jest spoko. W końcu Czerni kupił motocykl, który tak naprawdę spełni jego wymagania. Żadne KTM-y, husaberki, wszystko się chowa. Tak naprawdę router... Router to jest jego pociąg życiowy. To jest przesada. Oto, no mocno, mocno. Nie ją tam. O. Dobra. Do zobaczenia na miejscu. Trzymaj kciuki, żeby wyszło. Powiem wam, jest problem, szkiełko wypadło. Jak to teraz wsadzić? To jest przesada. Ale mam nawyk, że sprzęgło wciskam. Moi drodzy, za to, co tu się dzieje, musicie zostawić lajka. Widzicie te lacze? Te lacze to jest coś pięknego. Realnie plan jest taki, że najpierw przejeżdżamy tam do nich. Przejedziemy, zobaczymy, czy w ogóle zwrócą uwagę. W co wątpię. I potem wrócimy się i jeszcze raz spróbujemy zagadać do kogoś. Tylko wiecie, muszę mówić takim strasznie głosem. Takim, wiecie, Szymono. Dobra, moi drodzy, przechodzimy w ostateczną fazę. Na początku przejeżdżamy tylko, zobaczymy, czy w ogóle zareagują. O nie, tam jest jeszcze jeden ziomek, który jeździ na becie. O, Dawida już widać. Dawida już widać. Pat-
patrzy się, uwaga! Kurna, wszyscy jeżdżą. Dobra, nie rozpoznali. Dawajmy, że jest wszystko okej. Dobry. Dobra, nie widzą. Jakiś Ghost Rider, kto to? Wszyscy się patrzą, kuźwa, jakie to jest. Trzeba nawrócić. Jedziemy, uciekamy znów. Gdzieś teraz pojechać w bezpieczne miejsce. Ja pierdzielam, się wszyscy patrzyli. Ja pierdzielam. Nikt za mną nie jedzie? Nie. W lesie to będzie dobry pomysł. O, no. Nie będziemy jeździć tam daleko, tylko tu w las jedziemy. Znajomy mi pisze, że wszyscy mówią, co za gość vloga kręci. Napisał mi, że gotowy, także startujemy. Chcemy pogadać z Karolem, tego od skutera. Sorry, że to tak chaotycznie wszystko wygląda, ale no ciężko mi przewidzieć, co tu się zdarzy. Jestem, wiecie, trochę taki XD. Ale najważniejsze, że mnie nie rozpoznali. Elo? Ty, ktoś się szczaił czy nie? Ktoś się szczaił czy nie? Chyba nie. Dobra, jak coś to mów, że jakiś random i że Daniel się nazywam. No to nie wiem, dawaj jedź i podejdź do kogoś takiego randoma. Nie no, jak ktoś musi jechać, ty jedź, a ja będę że udaję, że cię nagrywam. Dobra. Sobie tak, wiecie, tutaj z boku. Dobra, spróbuję. No, jaki wzrok! Kręci się jakiś frajer. No właśnie chciałem. Ale prawie by go rozjechał. Na skuterze, co nie? No. Dawaj się, może zamienimy. Co? Zamienimy się może. Chcesz się zamienić? No ale na razie postójmy tak, że oglądam. Że oglądam tylko. Stój na razie, ja tylko tak popatrzę. Dawaj. Czekaj, popatrzę tylko. Trzymaj. Tutaj siądę sobie tylko. Czajcie, Krawczyk dał temu ziomkowi KTM-a. Ej, to musi być Krawczyka znajomy. To musi być Krawczyka znajomy, ewidentnie jakiś. On nas nagrywa do urzędu miasta. O, chłop. No tak, właśnie to jest. Ty przypał będzie się mieli zaraz wszyscy. Główna komenda policji. Tak, przypał wszyscy. Ty, ale fajny. O, wiem co, cyknij mi fotkę, że niby wiesz. Jak coś to mnie znasz, jakiś stary znajomy z podstawówki. Stary znajomy z podstawówki. Dawaj! Patrz co mam, zamieniłem się! Co to za deska? Nie wiem! Czy się dobrze podaje? No! Kto chce się przejechać? No to dawaj, jak chcesz, to niech gościu bierze KTM od ten. A umiesz tym jeździć? No, kiedyś jeździłem. To dawaj, no. Kurwa, może nogrom sobie. Mam z pierwszego. Jaka to pojemność? Co? Jaka to pojemność? 530! O kurde. Co tam, 1-0 więcej czy tam? A twój? Co? A twój? Mój 501. Dobra, chyba się nie szczaił. Nie szczają się Dawid na 100%, bo się patrzył. Pa Karola! Co oni robią? Pa, co robią?
Weźcie wy to nagrywajcie. No idę, idę właśnie. Gość se wziął jakiś KTM. Musimy udawać, wiecie, lejka. Patrz, ale patrz młodego, widać, że jeździć jeszcze nie umie. Co? Kto to jest? Jeszcze Krawczyk mu dał kata. Czemu się zamieniłeś? Zawsze chciałem się pojeździć. Ja wierdziałem, trzeba udawać, że nie umiem jeździć. Muszę udawać, że wiecie, robię zdjęcia. Coś podejrzewają, czy nie? Chyba nie. Ale już miałem ochotę dać na gumę, kurde. Oj, na gumę. Ale zaraz jeszcze, Dawid się nie szczaił, nie ma szans. Chyba nie. Spróbuj mi zrobić zdjęcie jeszcze, wiesz, dla niepoznaki, tak? Dawid, idziemy. Zagadaj do kogoś. Spróbuję, no jeszcze się nie ujawniam. A, pierdziele. Może... Kto to jest? Czaj? Random tym, co bym przyjechał skuterem, Krawczyk się jeszcze zamienił dał. Ale pewnie jakiś Krawczyka kolega, bo i nie dał pewnie. Tego zioma. Co to jest? Widziałeś tego zioma? Widziałeś, jak on na Karolka KTM jechał? Tak, gość jeździ na co dzień, tak obecnie, to się wyjdzie. Jest misja. Jakiś gościu pyta się, czy da mu się przejechać. My, no k***a, słuchaj, my tu jesteśmy kulturalni, dajemy się przejechać każdemu. Może ktoś chce złapie zajawkę na supermoto. Dałem gościowi się przejechać, a ten na kawę wyrywa. O co chodzi, k***a? Ej, kolego! Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Chopie! Jesteś, chop. Jesteś. Siema, Czerni! I co powiesz na ten temat? No nie, ja myślałam, że to jakiś gość z policji nagrywa. Że było ciężko udawać, że nie umiesz na tym jeździć. Tak nie, taki lacz. Nie, on nie umie. Mordo, co to za woda? Zagadam z tobą, mówię. Ale stary, gadam z tobą, a ty jaka bojaś? O, no daj chłopakowi coś tam ogarnąć. Nie on ze mną rozmawiał, ja pytam się tego, Karolka, a jaka to pojemność? No mówi 530, mówię, o, to duża. Pyta się mnie. Kościół na mnie. Wiesz, jak Karolek mi nie dał w garażu, miałem nic na jazdę, tak jak zwykle. Karolek, to jest twój motor? Twój skuter? Nie ma tanka.
Jedziesz tak, prowadza mnie wzrokiem. O, tak. To wszystko było zaplanowane. Dlatego to nagrywałeś, tak? Tak. It's a prank, bro, it's a prank. A gościu mówi, a dla siebie na kanał nagrywam. The Hub, fajnie to mówiłem. Nie no. A jak że rozpoznacie mnie, wiecie, w 5 minut. Morela, nie? Mówię, skuter wezmę i w ogóle lacze. Ja się stawiam tylko, co to może być, ale tak. To nie jest. Ty, wygląda tak, grzałem źle, co? Nie wierzę w gościa, nie wierzę w niego, no. Sandra, dla ciebie buty. Jak ciężko udawać, że się nie umierzy. Ja nie mogłem strzelić ze sprzęgła na początku i tak tutaj jadę. A ja do kogoś mówię, kurwa, że jakiegoś ma buty. Ale ten pomagał, tylko tam na telefonie mówisz, czaj mi się nie. Nie. Przyjeżdżam za 5 minut, nagrywaj, nagrywaj. No właśnie, on cały czas... Kapier, Bobel! Bobel! Wygadałeś ze mną, no dosłownie tyle. Mówię, jaka pojemność? Ty, no jaki tak inny głos? Dawid w szoku, nie wiedział o co kawałam. A mówię Karolkowi, dobra, rób mi zdjęcie dla niepoznaki, że wiesz, że nigdy nie takim nie ścił. A mnie najbardziej zadziwiło to, jak Karol jak na tamtym zasuwa. Właśnie, nie wiem, czy mówię, ty nie dawaj na kółę, bo przecież... Jak było fajnie w kierowniku? Zajebiście, no. Wszystko zaplanowane od początku do końca. Od początku do końca. Tak, tak.